No hello, tutaj Purpose jest ze mną. Yo, siemanko wszystkim, dzięki z was, witam. I witamy w kolejnym odcinku z Out of Reach. Wstaje dzionek, skończyliśmy nasz magazyn. Jest wszystko ładnie, pięknie. Czekaj, a liny, same w sobie tutaj do włókien lnianych, no nie? No tak. Zrobiliśmy wreszcie podział jakiś taki, no porządki przy okazji, przy przeprowadzce zrobiliśmy w skrzyniach. I teraz tutaj wam pokażemy, o tak. Ja jeszcze przejdę się do wioski, żeby wam pokazać, że poczyszczone zostało wszystko. Czyli te skrzynie na środku zostały zniszczone i tak dalej, i tak dalej. Za to macie skrzynie w moim domku. Chyba u Gingisa też są skrzynie. Są, dokładnie. A ty tam nie zostawiłeś itemów? No nawet nie pamiętam, musiałbym zobaczyć. Chyba raczej nie, bo myśmy tam nic nie zbierali. No, także tutaj, tak jak mówię, ja sobie w tym momencie, jako że mamy dużo kamienia, to ja obuduję może ten nasz magazyn. Dzięki w tym momencie tam ścina drewienko, żebyśmy mogli wybudować do końca. Widzicie, tu były te skrzynie, już ich nie ma. Poza odcinkiem sobie puste skrzynie masz, chyba że będą u Lightera. No to możesz zobaczyć tam w drugiej części chałupy. Łuki doki, tu też pusto. I patrzymy, bo ja nie wiem, która to twoja część, a która część Lightera, także improwizuję. Nie, pusto. W tych skrzyniach jest pusto, także macie tutaj pełno skrzyń. Macie tam skrzynię, jeżeli ktoś zostanie dodany, to możemy ten. Na razie jest bardzo późno w nocy, jak to nagrywamy, także nie ma nikogo, kogo moglibyśmy dodać. Ale obiecujemy, że ten pan zostanie dodany, jak go tylko zobaczymy. I zostanie dodany może po jednej osobie na odcinek, na zasadzie takiej, kto będzie akurat na serwerze w tym momencie, jakby będziemy nagrywać i będzie się grzecznie zachowywał, to go będziemy dodawać. O, całkiem możliwe i bardzo dobre rozwiązanie. No, bo ja mam same dobre rozwiązania, no Gingis. No, a ja stałem pod palmą, bo deszcz pada. O, znowu piorunek, kurde. Rozumiem. Znowu piorunek, znowu, żeby nie było pudło, no. Ale ja, nie, u mnie nie ma piorunów jeszcze. O, dopiero teraz uderzył pierwszy. No, czyli jest tak, że no, o, błysło mi się ostro. O, słyszę, jak tam Gingis tłucze. Dobre. No. Tutaj 200 dodatkowe. No, na mnie wypadło, no. Dobra, mamy obudowane, no nie, no zabrakło materiału. Grr. Ile ci tego zabrakło? Bo ja mam prawie 400 już. Ale nie, ja nie mówię o drewnie, bo ja tutaj mówiłem o kamieniu. Dobra, mamy całą skrzynię kamienia, drewna nie mamy, bo drewno niestety zużywa się szybciej. Mamy mnóstwo włókna lnianego, ale mnóstwo. Jak w ogóle się okazuje, że my mamy mnóstwo ciekawych rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia. Na przykład od cholery miedzi jeszcze znalazłem. No bo nie było porządku w tych skrzyniach i dlatego nie było tak porządku, jest. Dokładnie i nie wiedzieliśmy, co mamy. Teraz tak jakoś tak to w miarę jest uporządkowane. Dokładnie, idę ci pomóc w ścinaniu drewna. Dobra, ja już tu mam 400 prawie. To może idź ten, dobudować ściany w tym. W czym? No w naszym ratuszu? W ratuszu, dokładnie. Dobra, to idę. A ja idę ścinać dalej, co byśmy mieli. Wincy drewna, wincy! A, bo mieliśmy nauczyć się wykorzystywać tej ukształtnej ramy, nie? Tak jest. Czekaj, ciekawe, czy to się uda. No. Dobra, musimy tak. Kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Plan jest taki, że tu mają być wieżyczki. Te trzy ściany to były do tej wieżyczki, która miała być, tak? Ale nie wiem, mieliśmy ściany od wewnątrz postawić, tak, właśnie. Tak, to podstawa. Podstawa, podstaw, dokładnie, ściany od wewnątrz, dobra. Czwórka, okej, okay. No właśnie. I tu jest tak, jak widzicie, nie? Na zewnętrznej jest, a w środku nie ma ściany, więc ten dach również już by tutaj go po prostu nie było. Dobra? Dokładnie. Nie, no ja ci powiem, że jestem zadowolony z naszej wioseczki. Coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. Ten magazyn to był strzał w dziesiątkę według mnie w ogóle. No, bardzo, bardzo fajnie, no o to właśnie chodzi, żeby coś takiego sobie tworzyć, a jednocześnie... A jednocześnie z wami grać. No dokładnie, ale jednocześnie grać z widzami. No ale musicie grać teraz często na serwerze, bo tak, nasz serwer to Cardakeep, kto jeszcze nie wie. I to jest europejski. Ściemnialiśmy, że jest amerykański, żebyśmy zdążyli na początku sobie cokolwiek wybudować. No ale udało się i teraz nasz serwer to europejski. Tak jest. Cardakeep. Cardakeep.
I będziemy przyjmować co odcineczek jedną osobę, która będzie aktualnie na serwerze. Może nie od, może nie od przyszłego odcinka, tylko od jeszcze następnego. A dlaczego, to się wam od razu przyznam. Bo mamy w planach zaraz nakręcić kolejny odcinek, a tu na razie nikogo nie ma. Bo musimy sobie zrobić zapasik. No, no co będziemy was ściemniać, no? Ale to już tam na ramę to nosi. Nie wiem. I jak nie korzystać? W związku z tym, że zaraz będziemy nagrywać, a nikogo nie ma, no to po prostu tak jest, a nie inaczej, no. Patrz, to drzewo, ono jest tak wygięte, ja nie kojarzę, żeby ono tu wcześniej było. Ja wiem, że nie wiesz, które drzewo, bo cię tam nie ma. Tu nie ma. Ale czekaj, ta ukształtna rama, widzę, że można ją postawić w rogu. Tak? Ale tylko w rogu przy dwóch ścianach, wiesz? Muszą być dwie ściany. Ale czekaj, bo ramę ukształtną można postawić nad schodami, z tego co mi mówili. No nad schodami, tak? Tak. No dobra, no to czekaj, to mam próbować najpierw schody postawić? No chyba tak, bo generalnie... No dobra, drewniane schody. No to jest... Tylko po co schody? Nam ta rama ukształtna, bo ja tego nie do końca rozumiem, tak ona niby ma zniwelować ilość tych podpór, nie? No, tylko że my robimy tylko jedno pięterko. No dobra, no to więc... okej, no to muszę tu robić dach i po prostu przyłączać do tego schody i tyle, i nie, no i nie bawić się, znaczy, w jakieś... No nie, nawet nie dach, tylko... Ramy. Trzymajmy się ramy, to się... nie, ten. No właśnie. To sufit. No, dokładnie. No, drewniany sufit musisz tam postawić, żebyśmy mogli sobie... Żebyśmy się mogli trzymać ramy. No. Dobra, trzy sztuki sufitu. Tylko nie postawiam. Przy ścianie te schody, nie? No nie, no właśnie, dlatego raz od tego, no. No. Dobra, no właśnie, no. O, przestaje padać, bo wchodzę do wioski, to przestaje... Cztery. Jak brak ma... No przecież przed chwilą miałem. Już ci zabrakło materiału? No tak, no bo wszystkie ściany powstawiłem. A, już są wszystkie? Tak. No to fajnie. Ja mam 200 drewna w tym momencie przy sobie. I sobie stawię tam... Co mam sobie wstawiać? No schody tam sobie postaw, no bo mnie już nie wystarczyło. Dobra, czyli tutaj. Aha, to tutaj będą te wieżyczki, no dobra. No tak, no w tą stronę dwie, no jak to chciałeś inaczej? No, miałem inną wizję, ale tak też jest okej. Okay. Tak do przodu skierowane. A w ogóle, to pomysł bym jeszcze inny, wiesz co? No. Zróbmy cztery wieżyczki. No właśnie, to będzie trochę wyglądać jak taki pałac. Myślisz? No bo tak, skierowaliśmy te dwie, załóżmy, nie, w tą stronę. Mhm. Nie, dobrze jestem. Nie. Dobra. Głupi pomysł, cztery wieżyczki, nie. Wybudowałem. I schody też już zrobiłeś? Tak. Nakradłeś tyle drewna, ja mi się skończyło. No trudno się mówi. Biegnę już. To znaczy, no drewna to by się jeszcze przydało, nie? No tak, właśnie no. Idę po nie. Dobra, zaczniemy ścinanie od tego drzewka. Wow, podskoczyłem. Chyba mi nie wystarczyło. Wow, jeszcze mi wystarczyło. Zostało mi dwa drewna. No to bardzo dużo. Bardzo dużo. No. O to mnie drzewo interesuje. Ono tak jakieś takie śmieszne. No właśnie tam na górę coś o... Takie śmieszne. Jeszcze po nim jakieś są pnącze. Zobaczcie. Mówisz o takim przegiętym? Nie, no tutaj. O, czekaj, widzisz gdzie jestem? Zobacz, kic. Czekaj. O, ja daleko. Widzę. No tak. Jak fajnie mieć całusieńką mapę odsłoniętą. No poza tą jedną wyspą, tak wiemy. I chodź zobacz tutaj do mnie, bo ja nie wiem, ja tylko takie drzewo nie pamiętam, żeby ono było. Ono jest zarośnięte jakimiś zielonymi pnączami, lianami w ogóle, zobacz. Jeszcze tu zwisają takie dziwne rzeczy. No to właśnie takie samo było, tylko że takie pochylone, to też go nie widziałem wcześniej. Fajne. Wiesz co, ja mam taką propozycję. No? Napiszcie w komentarzach, drodzy widzowie, bierzcie pod uwagę, że mamy zapas nagrany, więc odczytamy te komentarze za 3 dni, od kiedy to oglądacie. Napiszcie w komentarzach proszę, czy chcecie, żebyśmy odkrywali tą wyspę na odcinku, czy poza odcinkami. No dokładnie. Tą dużą wyspę. Jeżeli będzie większość głosów na odkrywajcie na odcinku, to ją odkryjemy na odcinku. Jeżeli większość na poza odcinkiem, to zrobimy to poza odcinkiem. Dla nas to żaden problem. To przecież chodzi o to, żebyście wy się najlepiej bawili z tego wszystkiego, tak? Dokładnie tak, jak mówisz. Dokładnie tak, jak mówię. A jak? Ja zawsze dobrze mówię, no. Taka prawda. Taka kurde prawda. Niedługo jest piątek. Która to godzina jest w ogóle? 1:30 w nocy. A i piątek niedługo jest, znaczy w sumie już... Pojutrze, sumie już... tak jak to nagrywamy, to jest pojutrze piątek. Nie, to czekaj, już jest środa? Środa jest? No, znaczy już jest czwartek teoretycznie. Czwartek, no czyli jutro jest piątek. Jutro jest piątek, no tak, no bo jest po północy, no to dlatego już jest piątek. Czwartek.
Tak, tak, żebyście mieli mniej więcej odniesienie, kiedy to nagrywamy, nie? No, bardzo fajny dzień jest piątek, wiecie, nie? Tak. Tak, już sobie przypomniał, to jest piątek. Ja pójdę w poniedziałek. Obejrzeć. Ja do ciebie zadzwonię w sobotę i opowiem. Ja w ogóle nie będę od ciebie zbierał telefonów, w ogóle nie ma bata. Dziecię, z kim ja muszę grać, nagrywać telefonów nie chcę od swojego kolegi odebrać. No tak, a jak? Jak chcesz mi sprzedać spoilera z Gwiezdnych Wojen, to... Zresztą i tak ja w ogóle uważam, że od piątku do poniedziałku, bo w poniedziałek dopiero pójdę do kina, nie będę w ogóle włączał internetu, bo to będzie największy dzień spoilerów w historii. No to też coś w tym jest. Ile się filmów pewnie pojawi z komórek nagranych zaraz. No. Ja w ogóle to 18 grudnia zostanie ogłoszony dniem spoilerowania. To będzie święto coś narodowe. Coś w tym jest. Przecież były dni teraz Powrotu do Przyszłości, nie? No przecież tak, jakaś tak, tam, tak. Która to była w ogóle rocznica? Znaczy to nie chodzi nawet o rocznicę, tylko o to, że... To była tam data podana tak, właśnie. Tak, tak, tak. To była najdalsza data, w której on wylądował z tego co... Nie, było jeszcze jakaś tam dalsza. Tak swoją drogą przeczytałem dzisiaj recenzję na temat Gwiezdnych Wojen właśnie. Aha. Bez spoilerów była ta recenzja, bo już tam krytycy widzieli, że... Nie są to stare Gwiezdne Wojny pod względem klimatu i wszystkiego po kolei, że jest dużo rzeczy spapranych, ale nie są to też nowe Gwiezdne Wojny, że jest to coś pomiędzy, że jest to lepsze od nowych Gwiezdnych Wojen, a troszeczkę gorsze od starych. Dla mnie bomba, bo mi się nowe Gwiezdne Wojny podobały. Znaczy mówimy o nowych Gwiezdnych Wojnach, czyli o trzech pierwszych epizodach. Dokładnie. No to ponoć jest lepsze, że przede wszystkim wszyscy, którzy się spodziewają, że Disney stworzy coś cukierkowego, absolutnie nie. Jest to mroczniejsze niż nawet trzeci epizod. No to fajnie. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ci, którzy oglądali Gwiezdne Wojny, no tytuł jest jednoznaczny jak dla mnie. Tak. Tytuł jest Przebudzenie Mocy. Znaczy, powiem ci jedną rzecz, co jeszcze w tej recenzji jest napisane, co mi się bardzo spodobało. Bo w ogóle ten odcinek wyjdzie już po premierze, więc no gdzieś no tam tak. Mogę już o tym gadać, że trailery, zwiastuny, które zostały stworzone, są genialnie stworzone, bo nie zdradzają absolutnie niczego z fabuły i wszelkie teorie spiskowe, kto się pojawił i kim jest w tych trailerach, kompletnie się nie mają nic do rzeczywistości, że twórcy zaskoczyli zupełnie. Wszystkich. Tak. No i bardzo dobrze, znaczy mi pierwsza rzecz, która przychodzi, nie wiem czy trafię, czy nie trafię, bo tak jak mówimy, filmik się okaże już po tym, jak byłem w kinie, ale czy trafię, czy nie trafię, to się okaże jak będę w tym kinie. Tak śmiesznie mówić o czymś, co nastąpi. No tak, przeszłość w przyszłości, nie? Tak, przeszłość w przyszłości, dokładnie. Ale no, dla mnie tytuł jest taki no troszeczkę dający do myślenia. Przebudzenie mocy, czyli szósta część, Powrót Jedi. Oczywiście jasna strona mocy bierze górę. Ciemna. A że Sithowie się z powrotem pojawią? Znaczy, to tak się podejrzewam właśnie, że będą Sithowie i przebudzenie mocy może mieć właśnie tutaj na znaczeniu przebudzenie ciemnej strony mocy. O. Tak, jak najbardziej. Szczególnie, że jest, no pokazuje się ta nowa postać. Dokładnie. Moje pierwsze przypuszczenia były takie, że jest to Luke Skywalker. Że Luke Skywalker przeszedł na ciemną stronę mocy, skoro mówi do swojego ojca Dartha Vadera. Znaczy, no tak mi się wydawało, że to do swojego ojca mówi ten zły. Że dokończę twoje dzieło, że coś w tym stylu, tak? Na trailerze. No tak, tak było. Ale właśnie to jest najczęstsza teoria spiskowa w internecie, więc przypuszczam, że o to im właśnie chodziło, że to wcale no tak, tak nie ale będzie. No przede wszystkim, że tak powiem szczerze, do końca nie wiadomo, czy Luke wygrał z tą swoją złą osobowością, prawda? Ale Luke miał złą osobowość? No, w momencie, kiedy był u Jody na planecie, miał tą wycieczkę do tego lasu, tak? Tak. Gdzie spotkał się ze swoją złą stroną, można powiedzieć. I po części tak do końca też nie było to tak do końca powiedziane, że on jest stuprocentowym dobrem, nie? To znaczy, generalnie w ogóle dla mnie jest jedna totalna niespójność. Nie chciano przyjąć w nowych częściach, w pierwszym epizodzie, nie chciano przyjąć Anakina na padawana, na ucznia, ponieważ stwierdził Yoda, zresztą z całą ekipą, że jest za stary. Dokładnie.
A tutaj nagle Luke Skywalker nie jest za stary, mimo że jest 3 razy starszy od Anakina, którego odrzucono, tak? No tak, taka prawda. Tylko że ja tutaj znowu dam ci znaczy tak mi się wydaje, troszeczkę po części usprawiedliwienie. W pierwszym epizodzie mamy do czynienia z całą Akademią Jedi, tak? Tak, tak. Czyli tak. Wiadomo, różne rasy, prawda? Mhm. Występujące w grze. I cała akademia, czyli szkolimy od podstaw, prawda? Od maleńkości. Natomiast już w kolejnych epizodach, począwszy od 4. epizodu, tak? Dokładnie, od Nowej Nadziei, mamy do czynienia już tak jakby z wymierającą tą profesją. No tutaj. Tak po prawdzie, to nie? Poza Jodą, to tylko no. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan i Joda, nikogo więcej. Nie było nikogo więcej. W związku z tym tutaj usprawiedliwieniem dla mnie by było to, że jest to wymierająca no już... Tak. Profesja, tak powiem, nie? Jednak... Dlatego, tak jak niektórzy powiedzą, ja tak mogę powiedzieć, z braku laku i kit dobry, tak? Tak, chociaż jest jeszcze mnóstwo innych motywów, na przykład dlaczego Obi-Wan nie pamięta R2-D2 i C-3PO. No, dokładnie. Ale to pomińmy, bo to jest już takie naprawdę przyczepianie się. No kurde, stary jest, po prostu mógł zapomnieć. Ale jest właśnie, a propos tego, co gadamy o Anakinie, tam padają słowa, że tęskni i się boi, a ból prowadzi do gniewu, gniew do cierpienia i tam do nienawiści. No, takie padają, dokładnie słowa. A Luke Skywalker w scenie, której walczy ze swoim ojcem, czyli z Darthem Vaderem, wpada w totalny szał, jak go tam katuje na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Czyli ponosi go. Mimo wszystko nie jest do końca Jedi, skoro ponosi go... Nie panuje przede wszystkim nad uczuciami, nie? Bo dokładnie. To chodziło o całkowite zapanowanie nad tymi uczuciami, a jemu się to, no powiem szczerze, nie udaje. Szczególnie, że no, tam też jest coś takiego jak jego pycha, to, że on mówi do Imperatora, pokonałem Dartha Vadera, teraz już jestem Jedi. No. No to wszystko takie, no... No dobra, bo rozgadaliśmy się w ogóle o tych Gwiezdnych Wojnach, a to nie jest odcinek z Gwiezdnych Wojen. O kurde. Dobra, już trzeba podpory stawiać już. Dobra. Bo to już tu ci pójdzie. Mam dla ciebie złą wiadomość. Co? Nie masz drewna? Drzwi są też w przeciwnym kierunku postawione. No to dobra. No dobra, ja je zniszczę. Bo ja nie mogę na nimi nawet postawić ten. A nie może od środka postawić ramy? I wtedy nie będzie trzeba chyba niszczyć drzwi, a rama chyba kosztuje 15. Można. No. To ja drzwiczki jeszcze tu zostawię, co? No i masz, już postawiłem, tak, oczywiście. A na zewnętrznej czy na wewnętrznej teraz te drzwiczki? A to obojętne. Na zewnętrznej, bo się będą otwierać do zewnątrz. To zrób podwójnie antywomaniowe wyjdą. No i teraz się do zewnątrz otwierają, czyli... Dobra. No i cóż. No i dobra, teraz się... trzeba słupy postawić jeszcze trzeba chyba, co? Trzeba już podpory stawiać, dokładnie. Tylko jakie? Bo nie wiem, czy ten słup jest sens stawiać, bo ja go powinienem teoretycznie... Czy ten główny? Czekaj, chcesz tutaj. Taki wielki? No tutaj go postawię, bo on teraz chwyci wszystko. No to nie wiem, no możemy to obudowywać. Dostaje ten słup? No tak. No to dobra, obudowujemy to. No czy tutaj no musi już być... nie, tu już nie pamiętaj, bo nie wejdziemy. Dokładnie. No ale to musi być kolejne, bo tu już nie postawimy. Ale tutaj postawię kolejny słup. Czekaj, on spadłem. On powinien stać tutaj. No i tam już trzeba będzie kombinować z tymi, nie? No, ale na razie możemy obudować tu, tak? Mhm. No to, aha, no tak. No, trzeba mieć drewno, żeby obudować, oczywiście. A ja mam. Se pójdę do banku i sobie pożyczę. Ja ci nie dam. 20 tysięcy sztuk drewna. Ale oczywiście, proszę bardzo. S'il vous plaît. To co tutaj robimy, podpory te takie... No takie zwykłe trzeba już ukośne? Zrobić. No jak, albo te ukośne, ty, ale ja ich nie mogę tu postawić. No to postaw taką zwykłą może. Jaką zwykłą? No takie dwie obok siebie, nie? Po przekątnej tylko... Te. No, w jakim kierunku się je stawia? No może ja wiedzieć, co bym ci powiedział, ale nie wiem. Dobra, to poczekaj, ja tu spróbuję postawić. Okidoki i zobaczymy. Drewno się, kurde, no czy jakiś tutaj, chyba mało żyzne te deszcze było. Dobra, czyli tutaj, czyli teraz muszę postawić tutaj. Dobra, już wszystko wiem. To dobrze. Ja już syćko wiem, panie kolego. O, tam dobra. Gdzieś...
I dobra. Jakieś ładne okazy drzew. Tutaj jest jeden. Dobra, no to żeby dla równowagi, to zrobię tutaj tunel do końca, chociaż on jest bezsensowny, ten ostatni jest postawiony. To jednak, no żeby to w miarę było ten. Aha, brak materiałów. Ja mam. No to stawiaj, bo ten. Tylko, że wiesz co, myśmy tu zrobili, to... Ale on będzie jakiś użytkowy, ten lokal? No sądzę, że chyba nie. No, no to będzie sobie stał budyneczek po prostu dla ozdóbki. No bo co my tam możemy zrobić? Nic nie możemy w nim w środku zrobić. No, skoro dokładnie. Mamy stworzyć kuźnię, no to w kuźni będziemy mieli wszystkie dokładnie urządzenia. Dobra, słuchajcie, dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. My lecimy zaraz nagrywać kolejny odcinek. A wy trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i może w kolejnym odcinku już zobaczycie nasz ratusz. Dokładnie tak. Trzymajcie się, cześć. Jo.